Rozmowa dnia. A pierwszym gościem wtorkowych sygnałów dnia jest pan Jarosław Sylin, wiceminister kultury. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, zaczynamy od Ukrainy. Ukraińcy dają zgodę na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Jak należy odczytywać ten gest? Jako krok we właściwą stronę. Mieliśmy z tym kłopot przez ostatnie lata. Myślę, że Ukraińcy wiele przemyśleli po 24 lutego, zobaczyli, gdzie są prawdziwi przyjaciele i na związku z kim warto budować przyszłe też sojusze. I Polska okazała się tutaj krajem kluczowym, jak niektórzy ukraińscy politycy mówią, która po prostu uratowała życie Ukrainie. I w związku z tym te zaszłości z przeszłości, że to tak określę, należy zamykać, należy wyjaśniać, należy wyciągać rękę. To nie są łatwe sprawy oczywiście. Pamiętamy ludobójstwo, pamiętamy rzeź wołyńską dokonaną przez ukraińskich nacjonalistów i chcemy, żeby w miejscach, w których są takie dzikie pochówki, jednak dokonać poszukiwań tych miejsc i ekshumować i potem właściwie upamiętnić i pochować. Jest wreszcie na to otwartość ze strony Ukraińców i to bardzo dobrze. Czekaliśmy na to długo, cierpliwie i należałoby uzbrajać się w cierpliwość w tej sprawie i doczekaliśmy się. Z drugiej strony jest tak, że wielu reprezentantów polskiego życia politycznego, ale też wiele osób na przykład w internecie mówi, no ma takie nieprzejednane podejście do Ukraińców. Jak wytłumaczyć tym ludziom, że no, nasza niepodległość dziś się w dużej mierze opiera się właśnie na ich walce? Jeżeli chcemy relacje z dużym, ważnym i coraz bardziej znaczącym sąsiadem dobrze budować, a takim sąsiadem jest Ukraina i są Ukraińcy, to musimy pamiętać, że różne sprawy z przeszłości, trudne, dzielące nas, nie będziemy w stanie ich powyjaśniać i naprawić, jeżeli nie przetrwa niepodległe państwo ukraińskie. Bo z kim wtedy dialogować? Jeżeli by nie przetrwało, upadło niepodległe państwo ukraińskie, to z kim mamy rozmawiać o rozwiązywaniu spraw z przeszłości, o ich wyjaśnianiu, o naprawianiu krzywd, o choćby godnym upamiętnieniu naszych ofiar. Więc to jest warunek numer jeden. My musimy pomóc przetrwać państwu ukraińskiemu. I z tych względów historycznych, i ze względu na współczesność. Jeżeli państwo ukraińskie nie przetrwa, to i nasza wolność i nasza niepodległość jest zagrożona. Jeżeli państwo ukraińskie nie przetrwa, to wojska rosyjskie nie będą w okolicach Chersonia i Melitopola i Mariupola, tylko będą koło Włodawy i Chełma i koło Przemyśla. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to brakuje mu wyobraźni. Ważne słowa ministra Sylina, tak? Dokładnie, drodzy państwo, jeżeli Ukraina nie przetrwa, to rosyjskie wojska będą po prostu na naszej granicy. Zmieniamy temat. Uroczystości 11 listopada, Święta Niepodległości, odbyły się na rozkopanym Placu Piłsudskiego, gdzie będzie odbudowywany Pałac Saski, obok Pałac Brichla oraz Pierzeja ulicy Królewskiej. Panie ministrze, proszę dać naszym słuchaczom w czasach kryzysu, inflacji, wojny, 3 dobre powody za odbudową tych pałaców i tej Pierzei w czasach kryzysu. Pałac Piłsudskiego jest rozkopany dlatego, że odkopaliśmy fundamenty Pałacu Saskiego. Piękne fundamenty, sięgające aż po XVII wiek wstecz. I chcemy część tych reliktów, tych fundamentów zachować, pokazać je przyszłym pokoleniom. Odkryliśmy tam nawet w całości zachowane tunele podziemne, więc po to jest dzisiaj odkryte, żeby przyłożyć się solidnie do tej przyszłej inwestycji. A po co? Po pierwsze, dlatego, że chyba nie godzimy się i myślę, że to jest sprzeczne z naszą godnością i honorem narodowym, żeby nam istotną część wyglądu Warszawy zaprojektowali Niemcy. Niemcy zburzyli Pałac Saski, Pałac Brühla po upadku Powstania Warszawskiego, wysadzali systematycznie te budynki i co? Mamy się z tym godzić, że Niemcy sobie tak wymyślili w końcówce 1944 roku i taką dziurę architektoniczną, taki wyłom architektoniczny w Warszawie mamy? Chyba jednak nie. Po drugie, były to istotne budynki dla historii Polski, nie tylko z powodu rezydencji królewskich czy pobytu królów polskich, ale też w okresie dwudziestolecia międzywojennego Ministerstwo Spraw Zagranicznych tam funkcjonowało, Sztab Generalny Wojska Polskiego, tam rozszyfrowano szyfry Armii Bolszewickiej, która szła na Warszawę w 20 roku i umożliwiono nam zwycięstwo dzięki temu. Więc to były bardzo ważne miejsca dla polskiej historii. Częścią Pałacu Saskiego jest dzisiejszy Grób Nieznanego Żołnierza. Ta część kolumnady to jest część kolumnady dawnego Pałacu Saskiego. No i wreszcie trzeci powód. Chcemy mieć kolejną przestrzeń na ciekawe miejsca
spotkań, prezentowania polskiej kultury, może ważnych też urzędów o charakterze publicznym. Takiej przestrzeni nigdy nie dość w stołecznym mieście, jakim jest Warszawa, więc dlatego ta inwestycja, myślę, że jest generalnie chyba dobrze odbierana przez Polaków i oczekiwana. Z drugiej strony Warszawa została ukształtowana przez komunistów. Stoi na przykład dar Józefa Stalina. Ja mówię, stoi w centrum naszego miasta dar mordercy masowego Józefa Stalina. No tak, tak to można odczytywać, ale ten Pałac Kultury i Nauki już tej nazwy nie ma na szczęście imienia Stalina, natomiast jest istotnym też miejscem wielu instytucji i instytucji kultury i instytucji publicznych. Być może przed nami jakaś poważna dyskusja na ten temat. Myślę, że on już tak nie razi jak kiedyś, że był jedyną taką dominantą w centrum Warszawy. Dzisiaj jest obudowany wieloma drapaczami chmur, wieżowcami nowoczesnymi, z których jeden chyba już go nawet przerósł pod względem wysokości. I w dodatku ten pałac jest wpisany do rejestru zabytków, panie redaktorze. Zabytków, naprawdę? Tak, jest wpisany do rejestru zabytków już kilkanaście lat temu. I to jest pewien problem. Ja jestem generalnym konserwatorem zabytków. Moim obowiązkiem jest dbać o to, żeby zabytki trwały. Więc mam taki też problem urzędowy, można powiedzieć, z tym pałacem. Drodzy państwo, pamiętajcie o tym, że to jest jednak pałac imienia masowego mordercy. Ja wiem, już że nie, trudno już nie, go panie zburzyć, redaktorze. No, ale jest wyryte tak, cały czas na nim dar Józefa Stalina. To jest chyba zasłonięte. Nie wiem, czy już nie skute, ale chyba zasłonięte. Dobrze, zostajemy jeszcze w klimatach kryzysowych. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, ograniczenie immunitetów. Kogo dotyczy i dlaczego? Ma dotyczyć parlamentarzystów i sędziów. Czyli 560 osób w polskim parlamencie, kilkunastu tysięcy sędziów. I tutaj chodzi o immunitet formalny, a nie materialny. Czym to się różni? Materialny dotyczy tego, żeby w czasie pełnienia obowiązków można było w sposób wolny je pełnić. Na przykład, żeby parlamentarzysta mógł mówić z trybuny sejmowej, co chce, bo na tym powinna polegać debata publiczna i wolność słowa i się nie obawiać, że z tego tytułu, co powiedział z trybuny sejmowej, będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Natomiast chcemy znieść tę część immunitetu, który oznacza, że ludzie mają poczucie, że ci ludzie, parlamentarzyści i sędziowie są lepsi wobec prawa i uprzywilejowani wobec prawa. Jeżeli popełniają zwykłe wykroczenia, czy nawet przestępstwa, takie jak zdarzają się każdemu obywatelowi, powinni być pociągani do odpowiedzialności i nie zasłaniać się za immunitet. I powinni być pociągani do odpowiedzialności tak jak zwykły obywatel. Czyli te klasyczne sytuacje, przekraczanie szybkości, na przykład jadąc samochodem, czy też niestety czasami się zdarza stan nietrzeźwości w czasie prowadzenia samochodu. Nie można się zasłaniać wówczas immunitetem, a dzisiaj to się zdarza i chcemy to znieść. No i zdarzają się też stany przywłaszczania mienia czasami, na przykład, to są już grzechy poważniejsze polityków. Czyli złodziejstwa, krótko mówiąc, niektórych polityków. A jeszcze jedna na 60 sekund tej części rozmowy. Co z likwidacją Senatu i ograniczeniem liczby posłów? Podoba się panu ten pomysł? Nie. Ja jestem historykiem i jestem przywiązany też do polskiej tradycji ustrojowej. Senat zawsze w Rzeczypospolitej był i warto Senat zachować. Można myśleć o nowym opisaniu jego kompetencji, ale uważam, że Senat być powinien. Ale też zarówno w Senacie, jak i w Sejmie można w przyszłości powinno się pomyśleć o zmniejszeniu liczby i senatorów, i posłów, ale to wymaga oczywiście zgody konstytucyjnej, czyli mocno ponad podziałami i to jest dzisiaj moim zdaniem nierealne. Czyli jest to niewykonalne, a we Włoszech, drodzy słuchacze, było to realne, tam zmniejszono parlament. Drodzy państwo, słuchacie rozmowy z Jarosławem Selinem, wiceministrem kultury, ciąg dalszy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, prezes Kaczyński mówi o skomplikowanej grze z Unią w sprawie KPO. Jest dobrej myśli, jeżeli chodzi o te pieniądze. Na pewno je dostaniemy przed wyborami, pana zdaniem? Na pewno je dostaniemy. Pytanie, czy przed wyborami? I tutaj jest kwestia taka, że z punktu widzenia formalno-prawnego te pieniądze nam się należą. Nie ma żadnych powodów prawnych, żeby nam ich nie przyznano. Natomiast problem jest polityczny i mówmy to o tym zupełnie otwarcie. O to, żeby Polska nie dostała pieniędzy z KPO, zabiega polska opozycja.
I to w głosowaniu w Parlamencie Europejskim daje temu wyraz i w różnych staraniach i w rozmowach ze swoimi przyjaciółmi politycznymi na Zachodzie. W Komisji Europejskiej dominują ludzie o wrażliwości lewicowo-liberalnej, bo większość rządów w Unii Europejskiej to są rządy o tym charakterze. Więc przedstawiciele tych rządów wysyłają przedstawicieli do Komisji Europejskiej, więc tam taki nurt dominuje. I ta dominanta w Komisji Europejskiej chce pomóc polskiej dzisiejszej opozycji o charakterze lewicowo-liberalnym w przejęciu władzy. I jest namawiana do tego, żeby pomóc im również za pomocą tego instrumentu, czyli pokazywaniu Polakom, że jeśli rządzi prawica, pieniędzy nie będzie, jeśli będzie rządzić lewica z liberałami, pieniądze będą. Bardzo prosty mechanizm, dosyć prymitywny, ale niestety używany. Panie ministrze, ale opozycja mówi, że wystarczy zdymisjonować ministra Ziobrę i pieniądze będą. Nie, moim zdaniem tak nie jest. Będą nowe argumenty, które będą próbą pokazania Polakom, że to nie jest problem tylko ministra Ziobry, tylko problem tego, że rządzi prawica w Polsce. A nie powinna rządzić, bo liberałowie i lewicowcy dzisiaj w Europie uważają, że jeśli gdzieś prawica wygrywa wybory w Europie, to to jest populizm. A jeśli lewica wygrywa wybory i liberałowie, to to jest demokracja. Tak to opisują nawet we własnym języku i to widzimy. Jeżeli jakaś szwedzka partia prawicowa wygrała wybory, to to jest populizm. Jeżeli bracia Włosi wygrali wybory we Włoszech, to to jest populizm. Ale jeżeli jakiś Macron czy SPD wygrywa wybory w Niemczech, to to jest demokracja. Tak próbują to opisywać, takim językiem prymitywnym próbują to opisywać i mimo, że na takich samych zasadach te wszystkie partie prawicowe też wygrywają wedle tych samych procedur, to się okazuje, że to ponoć demokracja nie jest. Panie ministrze, na koniec. Polska przejmuje między innymi część firmy Gazprom, Europol Gaz, która działa tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o przesył gazu. Inflacja, kryzysy. Jak sobie w tym kontekście Polska radzi? To przejęcie było konieczne? Było konieczne, bo wiadomo, że to jest firma rosyjska, która jest mocno odpowiedzialna za to, że Rosja się zbroi i walczy i napada Ukrainę i dokonuje tam ludobójstwa, dostarcza pieniądze po prostu na to, więc takie firmy też powinny być objęte sankcjami i powinny być konfiskowane. W świetle wczorajszej uchwały większości państw Organizacji Narodów Zjednoczonych powinniśmy już teraz szukać instrumentów, w których Rosja będzie zmuszona do rekompensaty za krzywdy wyrządzone na Ukrainie i będzie zmuszona do reparacji finansowych i trzeba mieć ku temu instrumenty. Choćby poprzez takie właśnie zawieszanie kapitału rosyjskiego w różnych miejscach, uchwalanie zarządów komisarycznych nad ich majątkami w innych krajach, w krajach cywilizowanych i jeśli Rosja sama z własnej woli nie będzie po przegranej wojnie skłonna do wypłacania tych reparacji, to zmusimy ją do tego. Choćby właśnie przez takie zarządy komisaryczne nad ich spółkami. Rosja przegra wojnę? Ostatnie pytanie. Uważam, że tak, że Rosja przegra tę wojnę. Jeżeli wytrzymamy, to znaczy będziemy systematycznie dostarczać pomoc Ukrainie i systematycznie utrzymywać sankcje wobec Rosji i jeszcze je powiększać, o co się staramy, to wydaje mi się, że taki scenariusz jest bardzo realny. Wiceminister kultury Jarosław Sellin był pierwszym gościem wtorkowych sygnałów dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.